W tym pęczku kluczy są klucze między innymi do mojego domu. Klucze stwarzają wiele możliwości, między innymi dają nam wstęp do tego domu, ale przez to, że dają nam wstęp do tego domu, to mamy pewną władzę. Możemy zapraszać ludzi, możemy robić tam remonty, mogę pewne rzeczy stamtąd powyrzucać, pewne pownosić. Klucze naprawdę stwarzają wiele możliwości. Z pewnych względów mam również tutaj klucze do pewnego kościoła. To również daje mi dosyć dużą władzę, ponieważ jeżeli zamknę ten kościół, to nikt do niego nie wejdzie. Natomiast gdy go otworzę, to mogę wpuścić wiernych. Dlatego klucze to wielkie możliwości. Kto ma klucze do zbawienia. To ma klucze do kościoła, ale nie do budynku, ale do kościoła w ogóle. Serdecznie zapraszam do tego odcinka. Dzisiaj po raz kolejny będziemy analizować Księgę Apokalipsy. Dzisiaj jesteśmy w trzecim rozdziale, wersety od 7 po werset 13. Kolejny list Jezusa do kościoła w Azji Mniejszej, to już szósty list, czyli przedostatni, i jest on zaadresowany do kościoła w Filadelfii. Wsłuchajmy się, co Jezus mówił do tego kościoła. A do anioła kościoła w Filadelfii napisz: To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka. A nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Jezus przedstawia się te, temu Kościołowi w taki potrójny sposób, jako święty, jako prawdziwy oraz jako ten, który posiada klucze Dawida, klucze do domu Dawida. Ten Obraz z kluczami pochodzi z księgi Izajasza ze Starego Testamentu z 22 rozdziału, gdzie pierwotnie to wyrażenie odnosiło się do Eliakima, który miał być zarządcą, jakby takim opiekunem królewskiego pałacu. I te klucze, tak jak sobie powiedzieliśmy, stwarzały Eliakimowi wielkie możliwości. Mógł tam wpuszczać kogo uznał za godnego, za odpowiedniego, i naprawdę miał wielki wpływ na to, co dzieje się w samym pałacu. On zarządzał całym tym obiektem. Oczywiście Jezus jest tym, który zarządza domem Boga. I można przywołać te słowa z Ewangelii Jana z 14 rozdziału, gdzie Jezus powiedział, że ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. To Jezus wpuszcza ludzi do nieba, nie kto inny. W liście do Hebrajczyków w X rozdziale również jest powiedziane, że to przez krew Chrystusa mamy wstęp do świątyni w niebie, prawda? czyli do tego miejsca zamieszkania Bożego. To on o tym decyduje. Dlatego naprawdę warto mieć przyjaciela w Jezusie. I może nie tylko dlatego, żeby mieć wstęp do tego domu, ale ponieważ gospodarz tego domu jest naprawdę przyjacielem. Cudowną istotą. Gdy patrzymy właśnie jeszcze na werset dziewiąty, który już przeczytaliśmy, to można zobaczyć pewien konflikt. On był już wspomniany w liście do kościoła w Smernie. Chodzi o konflikt judeo-chrześcijański, który... Już w zasadzie za życia Jezusa był bardzo mocny i można powiedzieć, że z każdym kolejnym rokiem on się nasilał. W zasadzie on trwa w pewien sposób do dzisiaj. Oczywiście, należy powiedzieć, że pierwszymi wyznawcami Chrystusa byli właśnie Żydzi, apostołowie, inni uczniowie. Również później, kiedy Kościół się rozrastał, to na początku Ewangelia trafiała do Żydów, jednak nie była tylko do nich skierowana. I o tym Jezus w taki czy w inny sposób starał się uczyć swoich, swoich apostołów. Trzeba się uderzyć nieraz w pierś. Jako chrześcijanie również nie jesteśmy na tym tle nieskazitelni, ponieważ nieraz sami chrześcijanie również zaostrzali te pewne konflikty. Jednak gdy tak patrzymy historycznie, to można zobaczyć, że te pierwsze antypatie zaczęły się mimo wszystko od Żydów. To przywódcy żydowscy odrzucili Chrystusa, to przywódcy żydowscy wyłączali. Tych synagog, którzy uwierzyli w Chrystusa, apostołowie, później kolejni naśladowcy Chrystusa, ten rozrastający Kościół, był w pewien sposób prześladowany. Oczywiście później nieraz w taki podobny sposób Kościół odpowiadał Żydom, jednak można zobaczyć, że te pierwsze antypatie zaczęły się od samych Żydów. I tak, jak sobie powiedzieliśmy, chrześcijanie, i to ci pochodzenia żydowskiego, oni nieraz byli wykluczani z żydowskich synagog, ponieważ uwierzyli w tego, w tego Chrystusa, którym, za którego podawał się Jezus. Jakby wykluczyli ich z tego Bożego ludu, z tego domu Dawida. Jednak Jezus mówi: Nie, 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 to nie oni decydują, kto należy do mojego ludu. To nie człowiek decyduje, kto jest dzieckiem Bożym. To decyzja, suwerenna decyzja samego Boga. I warunek od tamtych czasów, kiedy przyszedł Jezus, przynale przynależności do tego Bożego ludu jest wiara, przynależność do Chrystusa. Kto należy do Chrystusa, kto związał się z Nim, Przymierzem, kto oddał mu swoje serce, kto poświęcił mu życie, należy do jego kościoła, do, do jego ludu. To Jezus ma klucze. Żydzi choć mogli wykluczyć synagogi, to nie mogli wykluczyć z tego Bożego dziedzictwa, z tego Bożego ludu. Również dzisiaj żaden człowiek nie ma takiej mocy. Taką moc ma. Jezus i w taki sposób Jezus przedstawia się w tych wersetach. W wersecie 11 Jezus zachęca Kościół Filadelfii do tego, aby trzymali się tej postawy, trzymali się tej wiary, trzymali się tego kierunku, żeby ta obawa przed wykluczeniem synagogi, czy nawet w ogóle z narodu, nie była dla nich taką motywacją, żeby, żeby opuścić szeregi wiernych, Chrystusowi. O nie, to nie tędy droga. I chociaż mogli być wykluczeni z tej żydowskiej społeczności, to jednak dwunasty werset Jezus mówi Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga z mojego. I już z niej nie wyjdzie. Chociaż mieli być wykluczeni ze społeczności żydowskiej, z synagogi, to jednak Bóg mówi, że on ma dla nich miejsce w swojej świątyni, w swoim domu, w swoim kościele. Jakie to jest piękne? Jakie to jest piękne? Czy chcesz mieszkać razem z Bogiem? Ta obietnica jest dana dla tych, którzy zwyciężyli, zwyciężyli te wszystkie obawy, którzy nie patrzyli się tyle na to, co powiedzą ludzie, czy przez ludzi będą odrzuceni, im zależało, żeby nie być odrzuconym przez Boga. Dlatego warto pamiętać, że to nie człowiek, a sam Jezus decyduje o tym, kto znajdzie się w Jego Królestwie, w Jego domu, ale również kto dzisiaj przynależy do Jego rodziny, do Jego domu. Jezus naprawdę szeroko otworzył drzwi do zbawienia, do Kościoła, dla wszystkich ludzi na ziemi. Sam diabeł, wszystkie moce piekielne nie są w stanie zamknąć tych drzwi. Jedynie Twoja decyzja może sprawić, że nie wejdziesz do tego domu, a wchodzimy tam jak w Wspomniałem z listu do Hebrajczyków: Wchodzimy tam przez wiarę, przez wiarę. Dlatego zapraszam Cię tam, albo inaczej to Jezus Cię zaprasza, bo to Jego dom, to On jest tam gospodarzem. Mam nadzieję, że jeżeli nie spotkamy się tutaj, gdzieś w kościele, to spotkamy się tam kiedyś w wieczności. Bywajcie z Bogiem.